Nie tylko ja, ale my w dalszym ciągu nie rozumiemy tej decyzji właścicielskiej, czyli ministra energii i zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Uważamy ją jako irracjonalną. W dalszym ciągu uważam, że ta decyzja jest zła. Być może zrobimy to, czego nie zrobiła kopalnia Makoszowy, czyli być może spróbujemy tam zawiązać chociażby spółkę pracowniczą, spróbujemy poszukać inwestora i spróbujemy najzwyczajniej w świecie tą kopalnię uratować. Ja to z przykrością stwierdzam, że niestety oportunizm niezrozumiały ze strony właściciela doprowadza do takiej sytuacji, że mamy oto następną gminę w województwie śląskim, która jeżeli nie uda się tej kopalni uratować, będzie trochę taką enklawą bezrobocia. No likwidujemy w tym górnictwie kolejne tysiące miejsc pracy. To jest trwała likwidacja tysięcy miejsc pracy. Obawiam się, jeżeli dalej taki blitzkrieg dotyczący likwidacji kopalń będzie funkcjonował, to na rynku pracy sytuacja będzie jeszcze gorsza. A co do kwestii alokacji, no wczoraj mieliśmy taki sygnał niepokojący bardzo, że pracodawca nie wykonuje ustawy o funkcjonowaniu górnictwa, no bo jednak system alokacji powinien być opracowany, on powinien być uzgodniony. Tam wczoraj na dzikość chciano przenosić ludzi do SRK, informując ich o tym, że dzisiaj idziecie do SRK, za 3 miesiące będziecie funkcjonować gdzieś tam na zasadzie oddelegowania, nie wiadomo jak długiego, w ramach kopalni Pniówek. No to jest taka wolna amerykanka i to jest kolejny przykład na to, że tam po prostu najzwyczajniej w świecie niezbyt dobrze się dzieje. No, wydaje się, że jednak zmiany organizacyjne, szczególnie w PGG, które polegały na tworzeniu kopalń zespolonych, przyniosły odwrotny skutek. Coś takiego już kiedyś kompania przeżywała. Wtedy też były olbrzymie problemy właśnie techniczne z wydobyciem. Teraz mamy niestety powtórkę z rozrywki. Nikt z tego jakoś wniosków niestety nie wyciąga.